niedziela Boża i nasza niedziela. Tygodnik Niedziela u papieża Franciszka z okazji 90 lat istnienia. Niedziela. Organizacja Polskiej Służby Zdrowia wymaga terapii. Jakiej, pytamy prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, doktora Andrzeja Jacynę. Niedziela. Witam serdecznie Państwa i zapraszam do lektury najnowszego numeru Niedzieli. Urodzinowe spotkanie z papieżem Franciszkiem na placu Świętego Piotra było bardzo ważnym momentem jubileuszu 90-lecia istnienia Niedzieli. Poprzedzone poranną mszą świętą u grobu Świętego Jana Pawła II nastroiło do radosnego i jednocześnie głębokiego przeżycia audiencji na placu Świętego Piotra. Redaktor naczelna Lidia Dudkiewicz osobiście złożyła dary, o których pisze w swoim edytorialu. Jeden z nich wywołał szczególne zaciekawienie Ojca Świętego. Potem przed bazyliką został odprawiony przez arcybiskupa Władysława Depo popołudniowy apel. A kolejne dni we Włoszech niedzielni pielgrzymi spędzili w Asyżu. O tych pięknych wydarzeniach informuje najnowszy numer Niedzieli, a także filmy zrealizowane przez studio telewizyjne Tygodnika. Mamy nadzieję, że przypomną Państwu miłe chwile. Zajrzyjcie zatem do Tygodnika i na nasze strony internetowe niedziela.pl. Lolek to brzmi niepoważnie. Mówił w Manili w 1995 roku na Światowych Dniach Młodzieży papież Polak, kiedy zgromadzeni skandowali jego zdrobnione imię. Może jednak Karol zaproponował i wszyscy zawołali: Karol, Karol. Tamte dni w Manili wspomina nauczny świadek Paweł Zuchniewicz. Święty Wojciech, pierwszy męczennik na ziemi polskiej, pierwszy święty, którego życie i heroiczna śmierć stały się fundamentem państwa polskiego. Odtąd niemieccy cesarze nie mieli odwagi, aby zniszczyć plemię, które przyjęło Chrystusa, i zabrać ziemię, na której zginął tak wielki człowiek. Historię świętego Wojciecha na łamach niedzieli kreśli ksiądz Marek Łuczak. O przymiotach dobrego pasterza pisze ksiądz Jarosław Krzewicki. Jego wizja jest bardzo poetycka, można by powiedzieć, nie nadużywając tego słowa, natchniona. Obraz dobrego kapłana inspiruje, dodaje sił i budzi nadzieję w obu sercach, księdza i wiernego. Uzupełnia ten ważny temat tekst Kasi Wojnarowskiej, przybliżającej nam sylwetki świetnych księży, którzy zrobili dla ludzi wiele dobrego. Zapewne sami czytelnicy dopisaliby do tych historii swoje piękne historie bogobojnych i kochających ludzi kapłanów. Co daj Boże. Boni fratrzy, dobrzy bracia, znani ze swej posługi leczniczej i z ziołolecznictwa. Ich historia sięga XVI-wiecznej Hiszpanii. O początkach zakonu, o czasach współczesnych, o nowoczesnym centrum medycznym ojcu Bonifratrów w Łodzi informuje w rozmowie z księdzem Ireneuszem Skubisiem brat Franciszek Salezy Chmiel. Organizacja Polskiej Służby Zdrowia to jednak poplątanie z pomieszaniem. Trzeba i tutaj dobrej zmiany. Jak ona będzie wyglądała? Przedstawia jej założenia dr Andrzej Jacyna, prezes Narodowego Funduszu Zdrowia. Służba zdrowia ma być bardziej przyjazna, efektywna. Szczegóły w najnowszej niedzieli. Małżeństwo, by przetrwało w swym młodzieńczym zapale, w dojrzałej miłości i odpowiedzialnym rodzicielstwie, potrzebuje nie tylko współpracy obu małżonków, ale przede wszystkim, jak to się mówi, otwarcie na Bożą miłość. Jak to ma wyglądać w praktyce? Jak się takie ideały realizuje? Sięgnij po niedzielę i po artykuł Jerzego Grzybowskiego. A w Niedzieli Młodych ciekawy artykuł o sile różańca odmieniającym losy świata i o filmie, który ten właśnie temat porusza. Ja już Państwu dziękuję za uwagę. Życzę wszystkiego dobrego. Szczęść Boże. Niedziela Boża i nasza niedziela.